Już za kilka dni uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny. W tym czeka ich trochę zmian, choć jak zapewnia ministerstwo, uczniowie będą mieli łatwiej. Odchudzona podstawa programowa, okrojone lektury i ocena z religii czy etyki, która nie będzie widniała na świadectwie. Będą też nowe przedmioty. Fatima Orlińska. Część zmian w systemie edukacji już funkcjonuje, jak na przykład odejście od obowiązkowych prac domowych na ocenę. Wraz z rozpoczęciem nowego roku uczniowie w klasach od 1 do 3 szkoły podstawowej w ramach edukacji przyrodniczej będą uczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Starsze roczniki do 7 klasy włącznie będą zajęcia te odbywać z wychowawcą, a klasy 8 w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc w szkołach będzie realizowana przez przygotowanych do tego wcześniej nauczycieli lub z udziałem lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Oczywiście powiadamiania służb ratunkowych, czy numer 112, czy jak mówimy o aspekcie medycznym, numer 999. No a później oczywiście kwestia już udzielania tej pomocy. To zarówno jest kwestia dotycząca, jak postępować z pacjentem, który jest nieprzytomny, nie oddycha, czyli podjęcie resuscytacji, jak postępować z pacjentem, który oddycha, jest nieprzytomny, czyli ułożenie do pozycji bezpiecznej, jeżeli nie jest to pacjent urazowy. Jak również te elementy związane z takimi stanami, które często się zdarzają, tak? Bo mama choruje, czy tam sąsiad na cukrzycę. Bo jak podkreśla dyrektor, pierwsza pomoc potrzebna jest przede wszystkim w przypadkach nagłych, kiedy istnieje duże zagrożenie dla zdrowia lub życia, a czas reakcji świadków ma wówczas decydujące znaczenie. Jest jednak grupa osób, którym pomysł wprowadzenia edukacji zdrowotnej, która jako odrębny przedmiot do szkół wejdzie w przyszłym roku, się nie podoba. Koalicja na rzecz ocalenia polskiej szkoły organizuje ogólnopolską akcję pikiet i konferencji pod kuratoriami oświaty w tej sprawie, domagając się m.in. poszanowania konstytucyjnej zasady pierwszeństwa wychowawczego rodziców poprzez pozostawienie dobrowolnymi tych zajęć w szkołach. W koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły jest wielu wybitnych pedagogów, którzy przyglądają się tym zmianom i one w większości, nie mówimy, że wszystkie, ale w większości niestety budzą nasze obawy. No jedną z tych obaw to jest właśnie wprowadzenie tego przedmiotu. Inna obawa to jest likwidowanie prac domowych dla klas 1-3, no i już od września do klasy 4-8. Dużą zmianą od września tego roku będzie brak oceny na świadectwie z religii czy etyki. Uczniowie rozpoczynający naukę w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej nie będą uczyli się już historii i teraźniejszości. HIT pozostanie wyłącznie dla tych uczniów, którzy jego naukę rozpoczęli wcześniej, a to wciąż tylko część zmian. Wchodzą także przepisy dotyczące nauki obcokrajowców w szkołach. Dla nich także jest przewidziany szereg istotnych zmian, które mają pomóc właśnie w tym, ażeby się lepiej adaptowali. I na przykład w tym punkcie jest kwestia wprowadzenia asystenta międzykulturowego. Niektóre lektury, które do tej pory były obowiązkowe na poziomie podstawowym, będą teraz na poziomie rozszerzonym z języka polskiego. Z niektórych treści zrezygnowano. Wprowadzono też zmianę dotyczącą tego, że uczeń nie będzie musiał znać problematyki poszczególnych krótkich utworów literackich. Dobrą wiadomością dla rodziców jest fakt, że będzie możliwość zaoszczędzenia na zakupie podręczników. Komplet nowych podręczników dla pierwszoklasisty to wydatek rzędu nawet 1500 zł. Tak używany można dostać za blisko połowę mniej. Na co warto zwrócić uwagę, ponieważ zmiany w nakładzie są niewielkie. Sytuacja z podręcznikami w tym roku jest bardzo trudna, bo faktycznie, jeżeli chodzi o uczniów klas pierwszych, podręczniki są nowe, czyli tak naprawdę zostały wydane podręczniki z nowymi tytułami, z nowym numerem dopuszczenia, które ma znaczenie przy zakupie podręcznika, i zostały tam wprowadzane zmiany kosmetyczne, czyli przesunięcia stron, ewentualnie dołożenie nowych obrazków. Jeśli mówimy o podręcznikach dla uczniów klas od 2 do 4 czy do 5, jeśli chodzi o technikum, tych zmian nie ma. Zmiana polega na tym, że na podręczniku nadrukowany został szlaczek i nożyczki, czyli jest to informacja dla uczniów, którego materiału się nie uczą. Materiał jest dokładnie w środku taki sam. Pierwszy dzwonek zabrzmi 2 września. Od nowego roku szkolnego matura i egzaminy ósmoklasistów zostaną przeprowadzane znów w oparciu o wymagania podstawy programowej, a nie jak w ostatnich latach wymagania egzaminacyjne wprowadzane w związku z pandemią COVID-19.